Cześć, Peter z tej strony. Jesteśmy na EV Experience, a raczej przed EV Experience, na parkingu FV klubu. I tak jak było ostatnio, też zrobimy przegląd. Mamy Citroena C0, czyli jeden z trojaszków. On jest skąd? No, gdzieś tam. To jest deselka. Moja. Tutaj mamy właśnie przyjechał Bolt EV na białoruskich rejestracjach. To jest Kia chyba EV6 czy Niro EV. Nie, to chyba Niro EV, przepraszam. Tak, to Niro EV, bo ma. Jest Niro EV, tak jest. Nie wiem, czy będzie to widać. Volkswagen ID4, Tesla Model S, ale jedna z tych starszych. Ta konkretnie jest 85. Tu mamy dostawczaka. To jest konkretnie klucze. Nie ma ten. Czy to jest konwersja, czy co to jest? To jest bardzo ciekawe. Zaraz zobaczymy, co to jest. Z przodu to jest Renault, czyli niekoniecznie konwersja, po prostu znaczka z tyłu nie ma. A tu proszę bardzo, jaki piękny egzemplarz, to jest Hyundai Ioniq klasyczny, chyba z tego co dobrze patrzę. Tak jest, klasyczny Ioniq, bardzo piękny egzemplarz, a obok niego Lion kolegi Konrada, którego już tu widziałem. To nieciekawe. Multipla, nieciekawe. Same spaliniaki stoją. Więc chyba jesteśmy jedni z pierwszych. Mam nadzieję, że tutaj elektryków zdecydowanie więcej. O, tam jeszcze stoi jakiś. To zaraz do niego podejdę. A tu wszystko. Wszystkie spalinowe. To nawet jakiś chodzący spaliniar, bo to siedzi w środku. No fajnie, fajnie. Tam jest jeszcze Leaf, ale to jest chyba, to jest Frankenstein. Patrzcie, to jest ten, co w nim robią przeróbki. Tak jest. Pewnie tutaj zjechał, bo będzie brał udział w tym prowodzie naszym, albo nie wiem, ale tutaj mamy, proszę bardzo. Tu mamy z baterią 70 kWh, bez rapid rate'a, większa moc i hak na rowery i no inne zawieszenie. EV Workshop, proszę bardzo, da się. I CCS do CHAdeMO, adapter. To jest. No. I to by było na tyle. Jesteśmy wcześniej, więc zaraz zobaczymy, co tu dalej. A tam na zwykłym parkingu, nie EV klubowym, mamy, proszę bardzo, BMW i4, Volvo oraz Nudę.